tych zawodów było nie, was było niewielu, bo tylko 7 reprezentacji szkoły, to jest stanowczo za mało. Nie wiem, czy będziemy jeszcze organizowali, ale to, co nam, co mi się udało dla was wywalczyć, to są kiełbaski, to są dyplomy dla szkół i macie tutaj jeszcze nagrody. 6 pierwszych, kolejno, kto najwięcej w sztukach złapał ryby, dostanie nagrodę. Pierwsza trójka dostanie śpiwory. To wymienicie między sobą. Nie, to wybierają sobie pierwsi, dobrze, wybierają sobie nagrody. Rozdamy nagrody, dyplomy. Panie sędzio, proszę czytać. Pierwsze miejsce, gimnazjum numer 1, 1240 punktów. Kapitan Błażej, jeżeli będziesz chciał autograf starosty, to musisz do mnie to dać. I ja załatwię u pana starosty. Drugie miejsce. Zespół szkół zawodowych, technikum architektury. 510 punktów. Też kapitan, nasz stary znajomy. Proszę bardzo, gratulacje. Trzecie miejsce. Szkoła podstawowa numer 2. 310 punktów. Gratulacje. Nareszcie szkoła numer 2 ruszyła się z wędkarki. No bo ja to poszedłem. I miejsce czwarte. Gimnazjum numer 2. 245 punktów. Pisał dyplomy, ale nie wpisał sobie jedynki, tylko. I piąte miejsce. Gimnazjum Marciszów. Marciszów, gdzie jest? Jest. No, było ich więcej. 21 złapał Andrzejewski Błażej. Proszę wybrać sobie nagrodę. Ja go uczyłem. No. Namiot. Tak. Drugie miejsce. Borys Mateusz, 13 ryb. No. Borys Namiot. Trzecie miejsce, Lisiecki Piotr, 10 ryb. Co wybierasz? Namiot. Proszę bardzo, weź sobie namiot. Czwarte miejsce, Stroczyński Ireneusz, 7 ryb. Niestety, będziesz miał gdzie spać. Piąte miejsce, Robak Karol, 5 ryb. Karol, ty jesteś ponad wymiar, ale zmieścisz. I szóste miejsce, Rosik Adrian, też 5 ryb. Ja też. No.